Cześć wszystkim, witam wy. Tak jest, Gatusie Makoju, drugi sezon. Była odpowiedź, że chcecie? No to zaczynamy. No i też ty, Kaktus Makoju, pewnie też będzie miał dobre wyświetlenia, z tego, że jest i w Liplay Studio. Jest też skomentowany. Nie komentowałem pierwszego sezonu, to skomentujemy to. Czyli Cactus McCoy and the Curse of Taras. Cóż, pomijmy naszą historyjkę. New save slot. Jak trzeba się nazwać? Grze się. No, inaczej, innej nazwy sobie nie przy nie wyprze. Okej. Okay. McCoy. Przypomnijmy sobie o historyjkę. McCoy. Szef nas woła. Przechodzimy. Szef nam daje mapę. Pokazuje, co mamy przynieść, daje nam za to pieniądze. Czyli mam przynieść tą kulę z ścierniami. Więc lecimy na przygodę. Tu przelatujemy przez przepaść, tu sobie biegniemy po puszczy. Tutaj wychodzimy z naszej bazy, od naszego szefa. Tutaj idziemy według mapy do jakiejś jaskini. Pomagamy sobie lampionem. Oczywiście z racji tego, że to jest cowboy, no to musi mieć swoją rolę. Więc nas znalazł. Cel, po który posłał go szef. Czyli tą kulę z cierniami. W Jacksmithie się takie miejsce robiło. Tu jest jeszcze informacja, uwaga na klątwę. Więc nam. Tutaj zabieramy kulę z kotlicami, w ogóle no, nie wziął pod uwagę, że jest klątwa z tego. Więc sobie śpi późną nocą, nagle go coś budzi i zaczyna być zielony. O, no i się zamienił w kaktusa przez to. A tam w tle ktoś stoi. Więc no, zamieniliśmy się w kaktusa przez tą kulę z kolcami. Tak. Okej, okay. Teraz tak, duszek z naszego ogniska wychodzi McCoy. From momentu that the finale stone, the curse will continue until it is home. Popoka is my name, to jest Popoka. And I too was cursed by the scarred Barnet Emerald. At sunrise followed that path to the next piece of map, which will lead you to the Jailview's proper home. You must hurry, McCoy. Good luck. Czyli po prostu marnieś tą kulę na miejsce, inaczej stanie się, zamieni się w kamień. Więc zaczynamy naszą przygodę. No jeszcze nie wiem, bo jeszcze do jego szefa doszła informacja, że McCoy wziął pieniądze, wziął tą kulę i zaginął bez śladu. Więc no. I to jest ten cień, to jest ten gościu, który był za tym kaktusem tam. Nie? Jak spał nasz. Jak się nasz kowboj zamienił w kaktusa, to on tam stał za drzewkiem. Za kaktusem. Przyniósł informację, że McCoy uciekł z skarbem, który miał zebrać dla swojego szefa. I jemu to się nie obędzie bez kary. Czy bez kary. Po prostu szef wysyła po niego list gończy, za który oferuje dobrą ilość pieniędzy. Chyba teraz się zacznie. Tak, zaczyna się pierwszy poziom. Tylko zanim go zaczniemy, menu. Chciałem powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Mamy 12 poziomów. Czyli no, w pierwszym odcinku robię 4 poziomy, nie zwracając uwagi ani na gwiazdki, ani na skrzynki. No te, co będziemy mieli po drodze, to je zbiorę, ale nie będę nigdzie zaglądał w żadne ukryte miejsca. Na to przyjdzie osobne odcinki. Tutaj mamy upgrade'y, które są
Badge 80 oczywiście zrobię wszystkie, skoro zrobiłem to w pierwszym sezonie, to w drugim też trzeba je to zrobić. To jest łatwiej, bo tu tylko trzeba atakować broniami. Po prostu każdą bronią zabić odpowiednią ilość przeciwników. Przyporządkowaną ilość. Tak. Wszystko zmaksować, zaupgradować na maksa. Tutaj 4 mam odbicie, żonglować z marłym. Z 4 różnych broni, to mi się wtedy udało chyba przez przypadek. I tutaj są różne takie badże. Użyć po prostu 59 broni, nie wliczając do tego z naszych dłoni, naszych łap. I nie wliczając też do tego Spirit Gun. Z nim też tu gdzieś była jakiś bar. Właśnie to jest to. Nim mamy zabić jednego. A ile mieliśmy zabić naszych rąk? Chyba gdzieś też jest taki barczyk. Mam tutaj żonglować 10 razy. No 10 razy. 10 różnie brojemy pokonać ich. Tutaj rozwalić te krzaczki, tutaj rozwalić pudełka, tu kurą zabić 11. No oczywiście, że to zrobimy. Ja tu szukam ile jest do pokonania z rąk przeciwników. 150. Okej, no to mapa i zaczynamy. Jak mówiłem, nie robię misyjek ani skrzyneczek, po prostu przechodzę 4 pierwsze poziomy i odcinek się kończy. I chyba wam to pasuje, nie? To będzie dłuższa seria. A, i tak, to nie jest Papa Louis. No, Papa Louis to się skacze strzałką w górę, a tu się nie skacze strzałką w górę, tylko A. I połączyłem z A, schodzimy w dół. S-ką się bije i idziemy dalej. Tak jak mówiłem, nie zbieram skrzynek. Potem sobie pozbieram. Bierzemy broń. I teraz tak. Teraz do tego, że jeszcze nie mamy ulepszonej broni, no to jak na razie słabo strzelają. Dwa plakaty zrobiliśmy. Jak widzicie, nasi przeciwnicy, jak nas widzą, to po prostu do nas się próbują zbliżyć. Nie, do góry nie ma nic. Weźmy oczywiście skrzynkę. Mówię, po drodze skrzynki zbieram. Te, które są na uboczu, to ich nie zbieram. Oczywiście mam ochotę pozbierać skrzynków, którzy mi się rzucą w oczy. Może mi dać nową brankę? Nie. I idziemy. Tamtych, do nich nie schodzę. Oczywiście jak mi się jakaś misyjka zrobi przez przypadek, no i nie będę usuwał. Kto ci pozwoli we mnie rzucać? Chciałeś we mnie rzucać, to ja w ciebie rzucę. Tutaj nie ma czegoś takiego jak wysylanie powietrza. Ale... albo można sobie kasę zrobić. I właśnie chodziło mi o to, żeby tego bada zrobić, więc już mamy na start. O, to jest właśnie fajnie byłoby, że nam broń może utknąć w ścianie. No, chodziło mi o to, żeby od razu przeżonglować jakimś gościem 10 razy i mieć tego bada z głowy. Oraz drugi jeszcze takim podobnym bad, że żonglowali, czyli 4 broniami. Przynajmniej w tej raczej nie w pierwszym razie. Chyba kilka razy próbowałem robić. Dobra, idziemy w tę stronę. Bierzemy pudełeczkę. Właśnie rozwalmy. Właśnie, jest tutaj 2 razy 4 taka broń. I zbijemy naszych... nie... bokserów. Nie można ich tak nazwać.
przygotujemy się z naszymi przeciwnikami w rękawicach boksowych. Ok. Jeszcze jeden. Takie combo robiliśmy. I chyba koniec, tak, koniec. Oczywiście będę robił mission trust i tak dalej. Tylko najpierw robię w pierwszej kolejności wszystkie poziomy, a potem dopiero od chyba czwartego odcinka. Czwarty chyba odcinek już. Myślę, że tak będzie, że czwarty odcinek już będzie z robieniem gwiazdeczek i skrzynek. Pierwsze trzy będą po prostu przejściem leveli, a potem dopiero będą cała reszta. Tak. Ja sobie kupię upgrade, myślę, że wszystkie. No, wszystkie się przechodzą i tak. Wszystkie mamy zmaksować, żeby mieć bardzo. Ok, pro, spectre, minus. Cztery pierwszy poziom na ten odcinek, cztery na drugi, cztery na trzeci. Myślę, że możemy tak świetnie zebrać. Zlecimy na Prospector Mine. Więc oczywiście pudełko sobie weźmiemy. Łopata. Z tego, że jeszcze nie mamy ulepszonej broni, to troszeczkę nam to zajmie. Jeśli chodzi o picie tych przeciwników. Tutaj nie ma czegoś takiego jak wysłanie w stratosferę. O, zrobiłem jedną gwiazdkę. W pierwszym sezonie, z tego co pamiętam, tą gwiazdkę też zrobiłem przypadkowo. Mówiłem, jak zrobię jakieś gwiazdki przypadkowo, to ich nie będę usuwał z pamięci gry, bo nie ma sensu. Po prostu będą zaliczone. Ja nie robię tych misji, na które trzeba zwracać uwagę. Nie chcę się. Czy nie, że nie. Po prostu myślę, że będzie lepiej jak to jest prezentacja poziomów, a potem dopiero robienie gwiazdeczek. I w tym więcej kasy się zbiera. Nie? Jesteś się tego samego zdania, co? Jak nie, no to się możecie pochwalić. Jakie macie zdanie? Komentarze oczywiście, bo tego są. Nie możecie też mi przypomnieć, czy Jack Smitha też chcecie drugi sezon. Ej no, pozwoliłem się bić. No nie. Idź mi stąd. Którą broń wziąć? Maczetę weźmę. Tutaj dobrze jest. Co zrobimy? Bo możemy sobie po prostu nazbierać kasiarkę. Dzięki tym odbijaniem. Dzięki tym odbijaniem. Przeciwnicy wolno atakują przy opóźnieniu, tak. Nie zapomnę jednej monetki, sobie weźmiemy. Druga pora będzie tu, więc nie idę na dół teraz. Potem sobie pójdziemy, jak będziemy robić gwiazdki i skrzynki. Nie idę do tych przeciwników. Zobaczymy, jak mi się... jaki mi drugi odcinek wyjdzie. Ok, bijemy was z tej belki. Dajcie mi patyka? Nie, daliście mi patyczkę. Ok, macie swoje apps, którymi bijecie, dozwalacie kopalni. Ok, no więcej nie zrobimy. O, jeszcze się jeden pojawił, a już chciałem kończyć. Ej, gdzie ty się tak... Nie uciekaj mi. Tak się dorwa. Widziałeś? Tak się dorwałem, więc po co uciekałeś? Więc mamy teraz drugi scroll. Wszystko.
trolla zbiera. Jedna gwiazdeczka jest zaliczona, to zadajmy potem w pocztery. Okej, teraz co? Tutaj wszystko stanie, więc nie trzeba będzie dużo kasy zbierać. I tak będę wszystko kupował, więc mogę nawet po prostu upgrade'ować wszystko, co jest możliwe. Tak. Lecimy na... Rustler, Rail, Row. Na kolejny poziom. Czyli pociąg. O, tak, bo tutaj jest otwieranie skrzynek jako gwiazdeczki. Już można było zauważyć. I przechodzenie przez przedziały. Ej, no... Kto ci pozwoli do mnie strzelać? Kto ci kolego pozwoli do mnie strzelać? Oberwie ci się za to serio. Rozumiem, że jestem twoim przeciwnikiem, ale nie dostałeś pozwolenia, więc... Chodzi to. A ty wiesz. Może mi strzelać, ale mi sobie się strzelać na drodze, więc... Obiecza się należą kupić naszych rękawic. Nie przesadzaj sobie, dobrze, że nie strzelić. Ja postrzelam w tej... A tą panią się wolno strzela. I ja to stąd. Te, nie w tamtą. Coś mi się kończy, ale jak nie słychać, to jest muzyczka. Przeczekuję jej, bo przeciwkiwanie muzyczki to nie jest niczym chyba potrzebnym. Dobra, więcej nie robię. Okej. Okay. Nie tędy. No, dobrze, nie zdążyłem nic strzelić. Więcej tutaj nie mają, jak się trochę długo podejmują decyzję, jeśli chodzi o wydanie pierwszego strzału. O, otwarła sobie skrzyneczkę. Się rozwaliłem. Dobra, idziemy przed siebie. Nie będę wiedział tych przeciwników, których tam widziałem. Nie po to, nie potrzebuję ich zrobić, potem sobie ich pobijemy. Jestem jakąś rękę, czy... Trzymałem się po prostu bić pustymi rękoma. Jak wiesz, nie musiałem się bić pustymi rękoma, tylko... Opa. O. Ja tylko też muszę tu pamiętać, że jak ja... że na bronie się wyczerpują w końcu, nie? No. Tutaj chyba jesteś, jeśli dobrze powiem, to jest chyba jakaś mis... No nie zależy mi przypaści. To jest jakieś misja pod tytułem nabić jakiś tam combo. Chyba. Coś tak kojarzy, jak to pomyśli. Ora, w takim razie jak jest. W drugiej części się masteruje te bronie. I tam nie zrobimy wszystkich graczy. Nie? A jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, czy zrobimy wszystkich graczy w części drugiej, to piszcie w komentarzach, bo tego są. Jak będzie zainteresowanie, to mogę zrobić drugi sezon z drugiej części, pomimo że komentowałem. I zrobić masterowanie broni. Tak, było mi się z nabiciem 50 kompów. Kupujemy kolejny upgrade i lecimy na poziom Shady Springs. To jest poziom z kurczakami. No, już można wywnioskować o kurczakach, to są. No, jak już nam kurę widać na początku. Więc no wszyscy by... Nie musiałby znać źle, żeby wiedzieć, że to są kury. Tak, wystarczyłoby rozpocząć poziom i już kury są. A, już 10 broni użyłem, żeby zabić jakiegoś przeciwnika. Świetnie. Jeśli ktoś oglądał pierwszy sezon, to wie, że... Długo mi zajmowało robienie misji.
Zobaczymy, czy jest. O, mam tym kiedy zabić 20. Ale wezmę żelazko. Pobijmy się z tym typem. Jest tu gdzieś kopać? Nie. O, z tego co kojarzę, to są przepaści w tym levelu, więc trzeba uważać. O, już shotgun. Lubię tą broń. Lubię tą broń. Bo ona bardzo dużo kasy daje. Ej! Taki napalony na to, żeby się ze mną bić? No to proszę bardzo, ja biję ciebie. O, też się pojawił. I też ta broń, jak się jej nie wykorzystuje, tak. Tak. Jak się nie używa tej broni. Ciągle. Co? Tam nic nie ma. Tam chyba będzie trzeba kurczakiem przelecieć, co tu co widać. Bierzmy kolejną broń. No i będziemy mieli trochę bardziej nabitym. Wiadomo, że bardzo też nie są krótkie. I jakąś broń nie zadbażę, to nie będę tam zaglądał. Ale jak już jakaś broń jest, to się potem jakbyś. No mieli szczerze, że robię te broń, to będę oczywiście zaglądał, to jakby się przekonać, jakie broń są, to zrobię, a jakie są zrobione. To zresztą było w pierwszym sezonie. Wszystko, czy prawie wszystko będzie takie samo. No, bo moje komentarze z nowością. No i tu jest ten kurnik. Te klaski, do których trzeba przynieść do góry. Więc idziemy tu. Ja tutaj jeszcze jest poziom bez bicia. Jeśli chodzi o. Właśnie zrobić tę misję. Zrobić tego barza z biciem jednego lub zmarłego czterema różnymi brojami nie jest łatwo. Bo trzeba go tak przeżegnować, żeby mieć broń pod ręką, aż 4. Potem na tym typie ułożyć tego. No bez przesady, ziomki. Przestałeś? Czy jak? Okej, wystarczy. Ten siłacz jest bardzo mocny. Okej, tutaj jest zamknięcie, więc będziemy się bić. Z przeciwnikiem z Liną, przeciwnikiem z Axem. Jeszcze jedna Lina. Już straciłem naszą żelazko. Nie żelazko, przecież ja mam żelazko, nic się nie robi. Dobra. Ja musiałem tutaj specjalnie do siebie podejść. Łatwo było. Trzeba przeciwników tylko pokonają. Jak widać, znowu zrobiłem gwiazdkę przez przypadek. Ja nie pamiętam, że jest taka, ale no tak, kojarzę, że są takie poziomy w tej części, które wymagają, żeby nie zginąć. Okej. Więc na łapy w górę, komentarze, subskrypcje, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Kolejny odcinek to kolejne 4 poziomy. I w komentarzach piszcie, jak wam się ogląda. I odpowiedzcie na te pytania, jeśli macie ochotę, które były ze mną w trakcie odcinka. Cześć!